Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Origin Wild Ale Spinta Barrel Brewing w kooperacji z Old Bear Cell. Pierwsze piwo dzikie Spinta Barrel Brewing. Piwo bez dodatku owoców, czyli oczywiście nikt tego nie nazwie ODGZ, no i ale powiedzmy, że chyba w coś takiego celowano, tak? Celuje się tutaj w ODGZ. Jest to nie do końca ODGZ, bo ODGZ to jest najczęściej lambik, trzyletni, dwuletni i roczny, mieszany razem i refermentowany w butelce. Więc tutaj jest piwo dzikie, nie nazywane lambikiem, bo nie może być nazywane, bo takie są przepisy, które jest dwuletnie i roczne, i leżakowane później w beczce po czerwonym winie, więc no jest trochę inaczej, ale jest refermentowane, więc podobieństwa pewne są. Alkohol 6,5, nie ma ekstraktu i akurat tutaj to chyba nie jest problem, to znaczy my nie wiemy, czy te dwa piwa dzikie miały ten sam ekstrakt. I tak naprawdę tworzenie po fakcie ekstraktu, bo on musiał być wyliczony, żeby zapłacić podatek, więc tak czy owak ten ekstrakt jest określony, tak naprawdę nie ma tutaj wielkiego znaczenia, więc akurat w tym piwie bym z tego zarzutu nie robił, aczkolwiek no skoro i tak musi być ten ekstrakt oznaczony dla celów podatkowych, to czemu nie można go oznaczyć dla nas? W Spinta Barrel Brewing specjalizujemy się w piwach starzonych w dębowych beczkach i piwach dzikich. Nie boimy się piwnych eksperymentów i wierzymy, że na dobre rzeczy potrzeba czasu. Mamy kod QR, ale wyjątkowo skromnie pod tym kodem QR jesteśmy informowani. No tak naprawdę tylko tyle, że jest to pierwsze dzikie piwo od Spinta Barrel Brewing w najbardziej klasycznej wersji. Piwo uważone we współpracy z belgijskim Old Bear Cell. Smak i aromat przepełniony nutami dzikimi. Stajnia, skóra, białe owoce. Piwo niepasteryzowane, naturalnie refermentowane w butelce. Pełny skład. Zasyp, słód jęczmienny pilzneński i pszenica niesłodowana. To jest historycznie właśnie zasyp na lambika. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że pszenica niesłodowana była nieopodatkowana. Płaciło się podatek od słodu, no więc wiadomo, koncernowe praktyki. No i w ten sposób właśnie browary jakby belgijskie obniżały sobie podatek, używając niesłodowanej pszenicy. Ten sam case jest z Witbirem. Tam też niesłodowana pszenica była z tego powodu używana. Chmiel, mieszanka starzonych chmieli odmian europejskich. Chodzi o to, żeby ten chmiel był stary, czyli pozbawiony już aromatu, zwietrzały się mówi, natomiast żeby nie był pozbawiony właściwości bakteriostatycznych. Drożdże, blend dzikich drożdży, no w zasadzie też można by było podać jaki. Z drugiej strony być może inny był w pierwszym piwie, inny w drugim, jeszcze coś tam z beczki się dostało, więc okej, nie czepiajmy się. Szkło, niezbyt sensorycznie jakby fajne, zwykła taka gruba szklanka, natomiast z czego to wynika? No to jest ukłon w stronę tradycji, właśnie w stronę brukselskich lokali serwujących lambiki, gdzie właśnie w takich niesensorycznie wyszukanych szkłach lambiki się serwuje. Butelka 375 ml. Z czego to wynika? Ano wynika to z tego, że to jest połowa butelki 750 ml, czyli butelki szampańskiej używanej do win musujących, do szampanów, do no do tego tam ten. No i tutaj też mamy butelkę z grubego, zielonego szkła, do taka też etykieta. Bardzo to w ogóle wszystko jest ładne. Takie z klasą. Mamy tutaj takie słońce, które przechodzi w jakiś kwiat. Piwo korkowane, z zamknięte koszyczkiem drucianym. Tak, zasadniczo to powinno się wyciągnąć, ale spróbuję zobaczyć, czy wystrzeli, bo to będzie efektowne. No, chyba tak, chyba jest szansa. Generalnie to się nie wystrzela takimi tymi, ale wiadomo, że wiecie, jest prawda czasu i prawda ekranu, który ten czas przedstawia. Hu,
stuknęło. Plus tego szkła, dosyć dużego, jest taki, że można nalać piwo w całości bez osadu, a generalnie rzecz biorąc w piwach belgijskich osad należy pozostawić w szkle. Ono się jeszcze nie sklarowało jakoś tam idealnie. No i też nie domyłem tego szkła, bo się pojawiają tutaj bąbelki. Ale z tym sobie poradzimy w takim sposobem. Zamglony, myślę, że z czasem, z leżakowaniem by się to sklarowało bardziej. Pytanie, czy jest sens leżakować to piwo? Nie wiem. No ale ładnie pachnie, bardzo ładnie. Oprócz tych nut, o których była mowa, czyli stajnia, końska derka i co tam było, jeszcze białe owoce, też bym powiedział, że czuję trochę dębowość z beczki, co w klasycznych lambikach jest praktycznie rzadkością. Nie spotyka się tego z powodu jakiego? Z takiego, że po prostu te beczki są używane już tyle razy. W zasadzie nie używa się małych beczek, powinien, tylko dużych takich albo fuderów, albo takich dużych beczek powinien, czy specjalnie produkowanych. I one już są wyługowane z tych wszystkich wanilin, które są w dębinie. Natomiast tutaj jednak wydaje mi się, że beczkę czuć. Czuć też taką winność, nuty winne. Stajni bym powiedział, ja nie czuję, ale to też może być kwestia jakby, że nie wyczuwam. Spróbujmy. Wyraźna kwaśność. Nie jest to kwas z akumulatora, jak się zdarza przy amerykańskich sourach, ale nie jest to też tak delikatna kwaśność, jak w niektórych lambikach, tych najlepszych. Jest to coś po środku. Powiedziałbym, że umiarkowana kwaśność, wbrew pozorom, wiem, też na początku myślałem inaczej, nie chodzi o to, żeby piwo było bardzo kwaśne. Berliner Weisse tak, ale lambik, czy piwo dzikie w stylu lambik, czy piwo fermentacji spontanicznej, no tutaj oczywiście nie było spontanicznie, chociaż powiem wam, że przy okazji kręcenia materiału o One More Beer Festival wiem, że już w pincie Barrel Brewing w beczkach leży piwo, które było szczepione drożdżami z powietrza, z nad, prawda, rzeki Soły, która przepływa w pobliżu. Mówię, że z nad rzeki, dlatego że wszystkie lambikarnie w Brukseli podkreślają, że, no i nie tylko w Brukseli, w okolicy Brukseli, że tak, to tylko dolina rzeki Zene można tam łapać te drożdże. No to pokażemy, mam nadzieję, że nie tylko. Więc piwo dzikie już w Pinta Barrel Brewing leży. Tutaj mamy piwo, jak rozumiem, zaszczepione blendami gotowymi, które często pochodzą właśnie tam gdzieś z Brukseli. Piwo jest bardzo orzeźwiające. Jest ta taka nuta trochę białych owoców, trochę naftowa, ale inna niż z chmielu. Jest goryczka, powiedziałbym, że taka średnio niska, ale jednak zaznaczona. Taka troszkę kojarząca się z pestką, pestką winogrona. Jak zdarzy wam się przegryźć, to ona ma taki charakterystyczny smak, czy taką charakterystyczną goryczkę, więc tutaj bym powiedział taka pestkowa goryczka. No piękne piwo, nie czarujmy się, naprawdę. Chyba zabrakło takiego mojego zaskoczenia, chyba spodziewałem się najlepszego. Ale naprawdę jest to piękne piwo. I tutaj no super, że zaczynają się pojawiać już, bo ja mówiłem, że tak naprawdę polskiemu craftowi jeszcze brakuje piw takich tego typu, tak? Dzikich, fermentacji spontanicznej. I tu już powoli się zaczynało, takie rzeczy robił Marienstadt, takie rzeczy robił browar, jak oni się nazywają, Dwie Wieże z Krakowa ze swoim fuderem. Były próby robienia piw fermentacji spontanicznej. No i tutaj jakby Pinta się wpisuje w to i to jest naprawdę, nie ma wstydu. Nikt tego oczywiście lambikiem nie nazwie, chociaż już samo Old Bersell Collab jest pozdro dla kumatych, że wiadomo o co chodzi.
piękne musowanie jest z tej refermentacji. Piwo raczej schłodzić należy, to znaczy nie należy go pić zbyt ciepłego, bo wiecie, mamy tendencję jako birgicy, żeby pić piwo cieplejsze, bo wtedy ono więcej oddaje aromatów, ale jednak powinno być schłodzone. Ja je praktycznie prosto z lodówki tutaj degustuję, natomiast też trzeba powiedzieć, że lodówkę mam ustawioną bardzo wysoko, czyli praktycznie na maksa dopuszczalnej temperatury, czyli pewnie gdzieś powyżej 8 stopni, czy około 8. Zanim tutaj, prawda, powiedziałem wstęp i tak dalej, to się zrobiło pewnie 10, może 12. To powiem wam, o takie dzikusy walczymy. O takie piwa. Pinta Barrel Brewing kolejny raz dowozi. Bardzo mi smakuje. Bardzo mi smakuje. Jest jeszcze wersja, znaczy nie wersja, tylko drugie piwo z wiśniami, więc też jestem pełen jakby dobrych czy dużych oczekiwań na jego temat, ale to naprawdę ten Origin robi robotę. Wasze zdrowie.